Totalny upadek wszelkich norm. Tak niedawno pisał o TVP, a teraz może tam pracować. Do wszystkiego się przyznał. Znany dziennikarz zbudował swoją popularność jako prowadzący Teleekspresu. Prezenter pożegnał się z programem i stacją niedługo po tym, jak władzę w kraju przejął PiS. Czy teraz jest szansa, by powrócił do telewizji polskiej? Maciej Orłoś zrobił karierę w TVP. Maciej Orłoś zrezygnował z prowadzenia Teleekspresu w 2016 roku po 25 latach, gdy pożegnał się ze stacją. Dziś na zakończenie Teleekspresu nie mam dla Państwa żadnej śmiesznostki. Muszę powiedzieć coś całkiem serio, to jest mój ostatni Teleekspres, żegnam się z Państwem. Chciałbym bardzo podziękować za te ponad 25 lat spotkań w Teleekspresie i w innych programach telewizji polskiej. Do zobaczenia w innym miejscu, powiedział na zakończenie ostatniego wydania programu ze swoim udziałem. Choć telewidzowie od tego czasu nie mogli oglądać go na antenie TVP, Maciej Orłoś pozostał bardzo aktywny między innymi w mediach społecznościowych. Maciej Orłoś nie zostawił suchej nitki na TVP. W ostatnich latach Maciej Orłoś nie gryzł się w język, gdy przychodziło do wypowiadania się na temat dawnego pracodawcy. Dziennikarz ostro krytykował nie tylko samą stację, ale także dawnych kolegów, którzy nie zdecydowali się na zakończenie współpracy z TVP. Orłoś krytykował TVP za brak obiektywizmu, słaba jakość i rozprzestrzenianie propagandy. Niedawno za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, nie przebierając w słowach, skomentował nadchodzącą imprezę pod tytułem Sylwester Marzeń. Z kolei o wydaniu Wiadomości po debacie przed wyborami parlamentarnymi skomentował w następujący sposób. Tak, ta debata będzie kiedyś pokazywana na studiach dziennikarskich jako zaprzeczenie wszelkich reguł. Natomiast Wiadomości będą, mam nadzieję, pokazywane jako dziwoląg udający program informacyjny, a w istocie będący szczekaczką, to dobre słowo, szczekaczką władzy, wzorem krajów dyktatorskich. Kropka. Totalny upadek wszelkich norm, zasad, reguł warsztatu dziennikarskiego i etyki dziennikarskiej, w ogóle, a mediów publicznych tym bardziej. Używanie telewizji polskiej do propagandy jednej konkretnej partii, robienie programów newsowych tylko i wyłącznie po to, by zrobić dobrze rządzącym, jest obrzydliwe oraz niezgodne z prawem. Czy Maciej Orłoś wróci do TVP? Maciej Orłoś ujawnił, czy jest szansa na to, by wrócił do TVP w najbliższym czasie. Jak zdradził w rozmowie z Faktem, padły już pewne propozycje. Przy okazji dziennikarz ujawnił, że telewizję polską czekają ogromne zmiany. To jest kwestia najbliższych dni, dlatego że wiadomo, dzieje się. Dzieje się bardzo dużo. Oczywiście, to nie są moje decyzje, ale z tego, co wiem, to jest bardzo taka mocna, silna wola, żeby telewizja polska zmieniła się jeszcze przed świętami, ujawnił.